Cała ta płyta to jakaś wydmuszka. Pomimo tych mrocznych tytułów i całkiem przyzwoitych tekstów, ta płyta tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze spirytyzmem, okultyzmem czy czymkolwiek innym. To tylko sztywne deklamowanie banałów i kąpiowanie krim. Oni właściwie są dokładnie krim, tylko gorsi. Po drugiej przemysłowej stronie torów w kraju, który dał nam zespół krim, znajdują się niewykwalifikowani wyrobnicy tacy jak Black Sabbath. Którzy nie są niczym więcej jak chwilowym zjawiskiem opierającym się na ezoteryce czarnych mszy. No cóż, nie są może koszmarnie źli, ale to chyba wszystko, co można u nich, o nich sensownie powiedzieć. Tak mniej więcej wyraził się po debiucie zespołu Black Sabbath dziennikarz Rolling Stone Lester Banks. To było, to było w roku 1970. A co dzisiaj możemy powiedzieć o tym albumie? Zapraszam. Ja przypominam, że płyta Black Sabbath. Black Sabbath pojawi się, pojawiła się tutaj dlatego, ponieważ ci, którzy mnie wspierają, mają zawsze możliwość podłożenia jakiejś płyty, którą później, na którą głosujemy już wszyscy i w ten oto sposób ta płyta się dzisiaj tutaj pojawiła. Ja tylko przypominam, że pod koniec marca, czyli za tydzień, za niecały tydzień odbędzie się kolejne głosowanie. Tu będzie takie bardzo ciekawe głosowanie, ponieważ te, ta płyta, która zwycięży, a właściwie osoba, której płyta zwycięży dostanie dodatkową nagrodę, otóż fizyczną płytę zespołu i bo w zespole Nadion będzie tutaj dużo, ta płyta już praktycznie jest niedługo do kupienia w sklepie metalboomer.com, a dana osoba może wygrać, więc zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani taką płytą wygraniem, to być może. Możecie ją sobie właśnie będzie okazja zdobyć. To tyle. Zapraszam. Wszystkie informacje są gdzieś w opisie. Ja dziękuję też dla Mikołaja Kaniewskiego, który podrzucił mi tu kilka ciekawych informacji o tej płycie. Więc wiemy już, co powiedział dziennikarz o tej płycie, jak bardzo zjechał i stwierdził, że to po prostu właściwie jest jedno wielki shit. Zabawnie dzisiaj to wygląda. To nie pierwszy dziennikarz, który, który coś takiego mówił, ale wiecie jak to jest. Być może ja też o jakichś zespołach źle się dzisiaj wyrażam, a się okazuje, że za 50 lat to mogą być klasycy. Ale na początek kilka znanych faktów o zespole. Black Sabbath. Nie byłoby brzmienia sabatów gdyby nie Tony Eomi, czyli gitarzysta, który podczas pracy w fabryce stracił opuszki palców lewej, lewej, czyli tej ręki, no i został zmuszony do tego, żeby obniżyć strój gitary, ponieważ bardzo go bolały palce, kiedy musiał grać, więc obniżył strój gitary. Jak wiadomo, obniżony strój to trochę łatwiej się dociska. Używał też nieco cieńszych strun, żeby było prościej, oraz takich nakładek na palce żeby nie sprawiało mu bólu, zresztą nakładki takie używa do dzisiaj. I to już raz sprawiło, że te brzmienie już było takie niższe, takie bardziej surowe. Na pewno nie byłoby Black Sabbath bez Butlera, czyli basisty, który gdyby nie używał gitary ba, z, z basowej, tak jak instrumentu solowego. Nie byłoby Black Sabbath bez perkusisty Billa Warda, w którym grze słychać bardzo. Takie bluesowe, a niektórzy mówią wręcz nawet jazzowe korzenie. No i nie byłoby Black Sabbath bez Ozego Zborna, gdyby nie było Ozygo Zbornem, czyli tym niekoniecznie idealnym wokalistą, ale na pewno bardzo charyzmatycznym. No właśnie, nie byłoby też sabatów, gdyby. Nie jeździli oni po różnych klubach w Niemczech, Szwajcarii, no i oczywiście w Wielkiej Brytanii, wtedy jeszcze pod y, różnymi nazwami. Jedną z ostatnich nazw, którą mieli, nim, nim się nazwali Black Sabbath, to była Earth. No więc doświadczyli oni na pewno w tych różnych klubach, że publika ich po prostu olewała, tak? Grali do tak zwanego kotleta, więc, żeby było trochę inaczej, zespół podkręcał, wzmacniacze, tak by już nie dało się rozmawiać, by było głośniej i ciężej. I w ten oto sposób blues jaki grali na początku, zaczął być coraz bardziej ciemnym blusem, mocniejszym. Brzmienie te było coraz bardziej ciemne. Na pewno gdzieś tam można było doświadczyć, że jest to jakieś granie cepelinosko krimowskie ale oni faktycznie zaczęli tworzyć coś nowego. I nawet okładka debiutanckiego albumu odchodziła od takiej kolorowej ery hippiesów, Flower power, ładne kolorki. Tutaj już był taki ponury dom, ponura postać. I to wszystko wyglądało po prostu ponuro, tak jak muzyka sabatów. Ale do tych wszędzie im wtedy wrzucanych okultyzmów faktycznie było daleko, i do tego można by tutaj przyznać temu dziennikarzowi rację, że tam z okultyzmem, wbrew pozorom, nie było za dużo wspólnego. To z czasem po prostu dodano im jakichś takich dziwnych łatek. Przejdźmy więc do utworów. Do fragmentów tego ich debiutu, czyli Black Sabbath, z płytą Black Sabbath i z utworem Black Sabbath. Bardziej już Black Sabbathowo chyba nie może być. To co? Pamiętacie ten początek, deszcz i te pierwsze dźwięki. No tak, dzisiaj już trudno sobie wyobrazić inaczej ten początek tego albumu. I tak sobie zastanawiam się, czy na kimś to jeszcze dzisiaj nie robi wrażenia, kto słucha takiej cięższej muzy muzyki. No pewnie w epoce Dumu i Black, nomen, nomen metalu, to już codzienność ta, tego rodzaju dźwięki, jakieś takie dźwięki grozy. Ale myślę, że te 50 lat temu to wcale nie było coś takiego oczywistego. Ciężki riff oparty na posępnym trytonie, jak ktoś napisał. A tryton to taki interwał, który podobno jeszcze w średniowieczu został zakazany w używaniu w muzyce, bo miał podobno diabelskie brzmienie. Stąd też taka konotacja. No ale taki mit został powielany. No i mamy tutaj pierwsze słowa. No właśnie, o kim tam właściwie śpiewa Ozzy Osborne, no śpiewa o szatanie, żeby nie było, bo przecież to nie jest nic o szatanie, ale będzie o szatanie. No i bohater tego właśnie tekstu budzi się w nocy, widzi jakąś postać w czerni. Podobno, podobno to basista miał takie spotkanie, mówił mu o takim spotkaniu, a może śnie, który, który był na, i na podstawie tego powstał tekst. Natomiast Tony Iommi o tym utworze powiedział tak, cytuję, widzieliśmy, że coś mamy, można było to poczuć. Włosy jeżyły się na ramionach, było po prostu inaczej. Nie wiedzieliśmy, co to było, ale podobało nam się to. Wszyscy zaczęliśmy do tego dokładać swoje partie, a potem pomyśleliśmy, że jest to niesamowite, naprawdę dziwne, ale dobre. Wszyscy byliśmy zszokowani, a widzieliśmy, że coś w tym jest, no i tak powstał No utwór. Zresztą tytuł wziął od jednego z filmów, które dziś oglądali i tak ostatecznie przyczepiło się, że i zespół nazwał się Black Sabbath i ten utwór wcześniej Black Sabbath. Natomiast... Sama stylistyka, którą można spotkać na tym albumie to zdecydowanie jest blues, tak po prostu blues, to nawet nie trzeba znać się na muzyce, żeby usłyszeć tam bluesowe akordy, bluesowe rzeczy i na przykład w kolejnym utworze The Wizard mamy wręcz harmonijkę, no i te riffy to już bardzo to przypomina tą stylistykę. No właśnie, bardzo to przypomina. No i tak sobie można by tak powiedzieć, że jest to po prostu blues zagrany z takim dużo większym ciężarem gatunkowym. Nawet jakby się przysłuchać Led Na ostatnio sobie właśnie słuchałem, przysłuchiwałem ich dyskografii. I tak to można powiedzieć, on nie brzmiał już, nawet ten Led nie brzmiał tak mocno. No i. Czy jest, będzie, jest coś bardziej sabatowego niż taki duet perkusja-gitara, jaki jest w tym utworze? A sam utwór The Wizard ma? Takie dosyć, niektórzy twierdzą nawet, że pozytywne przesłania opowiadają po prostu o czarodzieju, który niesie pomoc ludziom. No i teraz mamy tutaj dwie różne dosyć skrajne interpretacje skąd wziął się ten czarownik. Z jednej strony niektórzy twierdzą, że był inspiracją był Gandalf z Hobbita i Władcy Pierścieni. Tolkiena. No i, więc tak to wygląda. Natomiast inni twierdzą, że to taka metafora dealera narkotyków, który po prostu chodzi jak ten czarodziej rozdaje coś ludziom, i oni są szczęś szczęśliwi przez to. Inni znowu twierdzą, że to jeszcze nie były czasy, gdy muzycy Black Sabbath za dużo mieli wspólnego z narkotykami. Natomiast no, trzeba tu jednak posłuchać, co do co gitarzysta Sabatów mówi o tym, a mówi o tym w, w, w książce Iron Man, w której wyjaśnił, że Ozzy Osbourne i Geezer Butler błąkali się po okolicy naćpani, a jednak, i zobaczyli, jak jakiś facet skakał i wygłupiał się poza klubem. No i dla nich on wyglądał po prostu jak jakiś elf. No i podobno w ten sposób narodziła się piosenka The Wizard. No, i taki zresztą nawiązań do, do, do różnych dzisiaj już znanych nam twórców jest tu więcej. Następny utwór: Behind the Wall of Sleep, to jest po prostu nawiązanie do pewnej powieści Lovecraft'a, czyli już niemało muzyków metalowych szczególnie odnosi się do tego. No, ale dochodzimy do utworu, który jest no, bardzo ciekawym utworem, chyba jednym z najbardziej znanych utworów Black Sabbath, czyli Nib nib, nib, a dlaczego nib? Do tego zaraz dojdziemy, a na początek ten piękny, wspaniały basowy początek. No, piękniuśko, piękniuśko, No i ten riff, riff, chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych. Jeżeli mowa natomiast więcej jeszcze o tym utworze, to jest tam postać. Lucyfera i pojawia się ona o zgrozo z imienia, ale tekst, co jest tutaj ciekawsze, opowiada po prostu o przemianie tego Lucyfera, który zakochuje się w pewnej ziemiance i staje się takim dobrym człowiekiem, czy dobrym diabłem, jak to o tym można powiedzieć, no w każdym razie taki nie do poznania się Zakochał, zmienił, no i na no, zakończenie jest tam te słynne zdanie My name is Lucifer, please take my hand. A sam tytuł tego tworu, który jest no nieco taki e, zadziwiający, czyli ten nib mm, z kropkami, nawiązuje do brody perkusisty Bida Warda. E, zespół nazwał go Nibi, ponieważ... Y, y, Ozzy podobno uznał, że jego broda wygląda jak stalówka na końcu e, pióra. E, no i po, podobno zresztą sam Ozzy był na kwasie i stwierdził, że taki, czy, że Butler zamienia się po prostu w wieczne pióro. <laughs> no oni tam niezłe rzeczy musieli brać. E, sam Butler mówi tak, tak, pierwotnie był to Nib, czyli Broda Billa. E, kiedy pisałem Nib, nie mogłem wymyślić tytułu dla piosenki, więc nazwałem ją po prostu Nib. A cześć Brody Billa. Żeby było bardziej intrygująco, umieściłem tam znaki interpunkcyjne, żeby zrobić z tego nib, zanim dotarło do Ameryki. Przetłumaczono ją w ogóle jako Native in Black, ale absolutnie nie miało z tym to nic wspólnego. No to jeszcze na koniec, yy, yy, mówię o tym utworze, te bardzo charakterystyczne solo gitarzysty. Proszę bardzo. piękniuśka sprawa, to chyba przyznacie. Pojawił się też też tam taki utwór Evil Woman z dosyć przebojowym takim refrenem, ale umówmy się, to był podobno utwór, który był zaproponowany przez wytwórnie, bo dali oni, że chcieli, żeby był to jakiś przebój mało znanej grupy Crow. Prawdopodobnie właśnie było to wymuszone przez wytwórnię, żeby dać to na singiel. Okazało się, że singiel nie odniósł sukcesu, bo dużo lepsze utwory odniosły tam sukces. Ale posłuchajmy fragment. Zespół poszedł w dużo mniej przybojowe rzeczy, ale okazuje się, że dużo lepiej komercyjnie na tym wyszedł. Na, na przykład mamy tam też utwór Sleeping Village. Bardzo nieoczywiste połączenia tam muzyczne były. To przesłuchajmy fragment. Wolne fragmenty połączone z jakimiś bardziej żywiołowymi. Ledwie tam kilka wersów, tylko tekstu jest. No, dużo się tam mówiąc krótko działo i na pewno jest to utwór, który dużo, dużo bardziej, może nie bardzo zapamiętywalny, ale dużo lepszy niż ten próba jakiegoś tam przyboju, które wytwórnia chciała zrobić. No i warning. Hmm. Bardzo też kolejny ciekawy utwór, taki, pójdźmy taki dosyć. Kolejny bluesowy fragment. No Poza tym jest to też przeróbka innego bluesrockowej grupy Enslay Dunbar Retaliation. Nie wiem, czy tym razem też to wytwórnia da, czy to po prostu sam zespół utwór. No, nie krótko trwa. Natomiast bardzo, bardzo jest to ciekawe też utwór taki wyrazisty, tam jest basowy motyw, że zresztą basowe motywy dużo często się tutaj powtarzają, tak jak wspomniałem na samym początku basista gra tak właśnie bardzo solowo, nie tylko, że gdzieś się tam doczepia, żeby, żeby po prostu tylko dołożyć jakąś tam swoją partię, ale on jest bardzo, bardzo charakterystyczny, no i jeszcze żeby nie było, fragmencik utworu. Tak sobie wyobrażam, jak Tony Iommi tak właśnie tam popindala na tych paluszkach, które go bardzo bolą. No Trzeba przyznać, że to były w tamtych czasach takie utwory, tak jak posłuchałem sobie w ogóle, tak jak mówiłem wcześniej, Led Zeppelin, to były takie utwory, gdzie gdzieś ci był czas na to, żeby gitarzyści czy, czy inni instrumentaliści gdzieś po prostu mieli te 10 minut i 2 minuty poświęcili na granie solówek. Nie, nie, niekoniecznie oczywiste jest to dzisiaj rzecz, chociaż na szczęście cały czas są takie zespoły. Czy Black Sabbath stworzył metal? Hm. No, pewnie wielu mogłoby się o to pokłócić, i pewnie większość by jednak przyznała, tak, że jest to zespół, który stworzył Metalini. twierdzi. nie, nie, a ktoś tam jeszcze był i każdy coś tam dołożył. Bo przecież był jeszcze na przykład Deep Purple, który też zaczynał już nieco ciężej grać. Natomiast na pewno jednego nie można, jakby tutaj nie mówić, o Odebrać Black Sabbath'owi, że stworzył pewien swój naprawdę unikalny styl, do którego dzisiaj się przyznają już no wszelkiej maści, tak naprawdę metalowcy. I co ciekawe, metalowcy, którzy, których możemy wziąć z różnej strony, zarówno hard rockowcy, heavy metalowcy, trash metalowcy, death, black, grunge. Tak naprawdę w każdym z tych gatunków są osoby, które się przyznają do tego, że Black Sabbath ich zainspirował. I to jest właściwie takie coś, oczywi coś oczywistego pewnie dla wielu, który zna ten zespół. Dla mnie było, nie było kiedyś takie oczywiste, kiedy poznawałem muzykę, poznałem Black Sabbath, było to takie o ciekawe. Natomiast im, im, im dalej wlazłem, im więcej słuchałem jakichś rozmów, wywiadów z muzykami, to prawie każdy o nich mówił. Więc no to nie jest takie Codzienne. Wiele osób mogło słuchać, nie wiem, Led Zeppelin czy wspomniane Cream, ale, ale mało, który z, zespoły tak bardzo jasno się odnoszą, że Black Sabbath to był tym zespołem właśnie. No i kolejne pokolenia muzyków, i to już taki przecież bardzo znany, jak Metallica, Judas, Pris, Slayer, Iron Maiden, nawet Nirvana, tak? Alice in Chains. Wow, wow jest tego naprawdę dużo. Co ciekawe, ten album powstawał zaledwie w 8 godzin, muzycy mieli tylko 1200 dolarów na to, a jak okazało się, wystarczyło, żeby powstało bardzo zjawiskowe muzyczne eksperyment, który do dzisiaj jest podziwiany. Czy ta płyta się zestarzała? No, to zależy. Patrząc na samą jego produkcję, no tak, zastarzała się. Dzisiaj w ten sposób za bardzo się nie produkuje. Ta, e, dzisiaj się dopracowuje, doprecyzowuje każdy fragment, każdą e, nutkę. E, myślę, że ktoś młodszy, kto przesłucha to co się działo tam sprzed wielu lat, słyszę, że to jak jest jakaś stara produkcja. Zresztą pamiętam, że jeszcze w latach 90., kiedy słuchałem, no ja też słyszałem, że to nie jest taka produkcja, jaka już była w latach 90., tak? To się już różniło wtedy i słychać było pewną starość. Więc tak, w, jeden spo... w ten sposób tak to się zestarzało. Natomiast patrząc na to, jak ten materiał inspiruje do dzisiaj swoim brzmieniem i pomysłem, to na pewno jest ponadczasowy, więc to w taki sposób się nie zestarzało. Czyli odpowiedź i tak, i nie. Co do oceny mojej szkolnej, czyli 6 na 6, tak naprawdę istnieje tylko jedna ocena, 6. Bo to, co tam stworzyli muzycy, mimo różnych błędów, mimo tego, że nie do końca być może wszystko jest tam idealne, ale na pewno... Mm, to, co tam zaczęło się dzisiaj po latach, można powiedzieć, że jak najbardziej na szóstkę. I to tyle. Ja Was zapraszam do tego, żebyście polecali kolejne płyty, jeżeli chcecie tu usłyszeć. Już za tydzień będziecie mogli usłyszeć Fade No More z of The Year, które zostało wybrane. Ja przypominam ci wszyscy, którzy w następny, jeszcze do następnego tygodnia dodadzą jakąś płytę, czyli wesprą mnie i dodadzą jakąś płytę. A ich album zostanie wybrany, mogą wygrać, zdobyć płytę i Nadion, którą tu będę często ostatnio pokazywał, bo, bo jest warta tego, żeby ją pokazywać. To zresztą myślę, że inspirowana Black Sabbath, bo też możecie tam usłyszeć różne rzeczy. Zapraszam na facebookowego Metalbumera i do YouTube'a lub do Spotify'a, w zależności tego, gdzie to teraz oglądacie lub słuchacie. Ściskam Was mocno.